Z bajek doskonale wiemy, że tam, gdzie pojawiają się wróżki, tam zawsze coś się dzieje. Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrowcu Świętokrzyskim odwiedziły ostatnio dwie wróżki i przyprowadziły ze sobą znakomitych gości. Jak się okazało, dzieci nie miały najmniejszych problemów z rozpoznaniem tych postaci. Wystawimy przedstawienie dla dzieci o tytule Kłótnia Wróżek, gdzie będziemy przedstawiać wszystkie postaci z bajek, takie główne. No i ja właśnie jestem wróżką, więc będę je przedstawiać. Mamy tutaj Królewnę Śnieżkę, Śpiącą Królewnę wraz z krasnoludkami. Mamy także Jasia i Małgosię, Dziewczynkę z Zapółkami, więc wiele, wiele, tych starszych również. Jest bajka, więc musi być i morał. Pani Książka, jedna z głównych bohaterek spektaklu Kłótnia Wróżek, wytłumaczyła dzieciom, w jaki sposób należy poprawnie obchodzić się z książkami w Biblii. Naszym celem jest zachęcanie dzieci właśnie do czytania, do spotykania się z tymi postaciami w książkach, w bajkach, no i także do odwiedzania naszej biblioteki. Zawsze podkreślamy, że jesteśmy teatrem bibliotecznym, więc zawsze coś tutaj jest albo na podstawie konkretnej książki, albo coś związanego z książką. Teatr Obibok działa już blisko 2 lata przy Ostrowieckiej Bibliotece. Aktorzy amatorzy spotykają się raz w tygodniu, najczęściej w piątkowe wieczory. Wyjątkiem jest czas przed premierą spektaklu, wtedy prób jest więcej. Młodzieży to jednak nie przeszkadza, bo lubią swoje towarzystwo. My się już znamy od jakiegoś czasu, nawet osoby, które dołączyły do nas później, też bardzo szybko się odnalazły. Także no, myślę, że jak co, ale na atmosferę nie można narzekać. Wszyscy się czujemy bardzo dobrze ze sobą, dobrze współpracujemy. Ja też już po takim czasie wiem mniej więcej, kto w jakiej roli najlepiej się sprawdza, także wszystko nam, myślę, idzie zawsze gładko. Teatr Obibok rozwija się, aktorzy amatorzy wystawili już takie spektakle jak Miłość jest wokół nas, Ania z Zielonego Wzgórza czy Poirot, Śmierć na Nilu i nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa.